Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Dziełko o pracy, ciąg dalszy. Dusza czasami jak łódka, gdy wiatr jej żagle nadyma, może niezmierzone przebywać odległości, bez żadnej własnej czynności, siłą wiatru pędzona. Ale może też w każdej chwili być o skały rozbita i falą zalana, jeżeli nią mądry sternik nie kieruje. Taki, co by umiał korzystać i z wiatru, i z fali, ale który by się nimi nie dał zatracić na mieliźnie lub napędzić na urwiste brzegi. Ale niestety, o sternika nie zawsze łatwo. Trzeba się o niego modlić, trzeba sobie zasłużyć na przewodnika wielką wiernością dla rad jego, choćby najzwyklejszego.